Witam was serdecznie, ja jestem Rok, a to jest Rok z książką. Dzisiaj pogadamy o książce. Jak wam mija dzień? Mi nie najgorzej, byłem dzisiaj w kinie na filmie Loopers. Bardzo interesująca produkcja, którą spróbuję zrecenzować wam w niedalekiej przyszłości. A dzisiaj o książkach. Miałem dzisiaj, powiem szczerze, że miałem taki słabszy dzień. Nie miałem siły jakoś siąść i robić filmów o grach. Byłem zmęczony, wyczerpany. Postanowiłem sobie zatem pójść do kina, żeby to capnąć, oderwać się trochę od tego, co robię na co dzień, i mi pomogło. Zatem dzisiaj o książce, przepraszam, że tak vlogowo zacząłem. Dzisiaj zdecydowanie o książce. Autor nazywa się Harry Harrison i to jest jeden z moich ulubionych autorów, a jego książka nazywa się Stalowy Szczur i to jest jedna z moich ulubionych serii tego autora. Science fiction. Lubimy science fiction i ja uwielbiam szczególnie tą pozycję. To jest jedna z pierwszych książek, jakie przeczytałem kiedyś, dawno temu. Miałem tą książkę w wersji takiej zupełnie wytartej, zdezelowanej małej nowelki. Tą natomiast kupiłem sobie, żeby was nie okłamać, w roku 1994. Wydawnictwo Amber, Warszawa, Zapłaciłem za tą książkę 54 tysiące! Tak piszę tutaj, jak nie widzicie, nie wierzycie, to tu jest napisane, no, trochę zamazane. 54 tysiące! 54 tysiące złotych! W starych złotówkach, niektórzy mogą pamiętać jeszcze tą starą walutę, ja owszem. Ale czemuż z taką radością opowiadam o tej książce? Ponieważ jest to bardzo dobra lektura. I o czym ona traktuje? To zawsze mnie bawił ten zwrot, o czym traktuje książka. Otóż ta książka jest historią przestępcy, który funkcjonuje w społeczeństwie przyszłości, w którym przestępców praktycznie nie ma. Nie ma dlaczego? Dlatego, że jak zostaną schwytani, to im się robi natychmiast pranie mózgu i z takich złych i bardzo niegodziwych jegomościów zamieniają się w radosne stokrotki. I tego przestępcę też schwytała policja, międzygalaktyczna, intergalaktyczna policja, ale uznali, że całkiem z niego bystry koleś i zamiast mu zrobić czyszczenie mózgu, postanowili go zatrudnić. Tada! I tak oto toczy się przygoda tego człowieka, który z jednej strony jest daleki od okazania szacunku prawu, ale z drugiej strony zgodził się na to, żeby mu służyć, wyłapując innych przestępców, znacznie groźniejszych i niebezpiecznych jak on. Bo bohater tej książki, Stalowy Szczur, James DeGreese, jakże ładnie, James DeGreese, dobrze mówię? Cholera, to przecież lata temu czytałem, mógłbym się haniebnie pomylić. James Bolivar DeGreese, tak? Dobrze. Ach, nieważne. Zaraz. Przepraszam, wiem, że to dzisiaj takie chaotyczne. James Bolivar DeGreese. Wow, zapamiętałem. Nie sprawdzałem wcześniej. Zatem ten jegomość chwyta przestępców i robi to w znakomity sposób. Ta akurat książka, Stalowy Szczur. Nie, to jeszcze nie ta. Jest kilka książek w tym cyklu. Warto zajrzeć do wiki, tam pewnie gdzieś są opisane po kolei. Natomiast jak Harry Harrison, jak wielu innych autorów, mieli skłonności czasami do wracania w przeszłość swoich bohaterów i jakaś ta chronologia jest delikatnie zaburzona. Tak naprawdę cykl zaczyna się od narodzin Stalowego Szczura, ale sama książka Narodziny Stalowego Szczura powstała znacznie później od tej. Ta to była chyba jedna z pierwszych książek, chyba to była pierwsza. Stalowy Szczur. I można od tego zacząć. Bohater, jak powiedziałem, z jednej strony pracuje dla prawa, ale z drugiej strony lubi podchodzić do swoich zadań w bardzo nietypowy sposób. On na przykład, kiedy brakuje mu gotówki na wykonanie zadania, to nie zgłasza się do swojego szefostwa. O nie, zresztą nie może, bo działa w bardzo, bardzo tajnie i pod przykrywką przeważnie. Zatem cóż robi? Okrada banki, a robi to z fantazją i z polotem niezwykłym i niesamowitym. Zatem moi mili, moi drodzy, jeżeli nigdy wcześniej nie trafiliście na tą książkę, to gorąco ją polecam i tego autora zresztą też. Bohater, książka pisana z perspektywy pierwszej osoby, co ja bardzo lubię, a jeszcze do tego bohater jest bardzo dowcipny, zabawny i przy okazji śliski i traktuje prawo bardzo, bardzo na luzie, podchodzi powiedzmy do prawa. Świetna lektura, jeżeli chcecie poczytać niezły science fiction, a przy okazji całkiem przyjemnie się zabawić, to ta książka będzie dla was idealna. Pamiętajcie, Harry Harrison, Stalowy Szczur. Dzisiaj to może już być do znalezienia wyłącznie w bibliotekach, więc tam radzę szukać, ale może też rozejrzyjcie się po jakichś internetowych księgarniach. Może coś będzie. Wartościowa. Znaczy, wartościowa to źle powiedziane. Rozrywkowa, fajnie napisana i zabawna lektura.
I to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to był Rok z książką. Pa, pa! Wow.